Witam moje kochane panie, panowie również też, ale panowie pewnie nie będziecie zainteresowani, bo dzisiejszy film nuda. Ciuchy. Słuchajcie, niesamowita promocja w NKD, już kiedyś jeden film nagrałam. Jest tak, od wszystkich tych czerwonych cen, tych reduciren, jest jeszcze minus 30%. Więc po prostu niesamowita cena. Nie chodzi mi o już wygląd tych bluzek, bo to jest kwestia umowna. Ta bluzka, którą widzicie, jest taka sobie, ani ładna, ani brzydka, zwykła, normalna. Ona jest ciepła, rękaw jest taki na mnie 3/4. Jest gruba, jest po pierwsze tak, bawełna, 100% bawełny jest naprawdę bez żadnych sztuczności, więc to jest dla mnie, liczy się, ważne. I do pracy na jesień, na zimę, po prostu jak w sam raz znalazł, będzie. I teraz patrzcie na cenę. Normalna cena była 12,99, ta ROD była 5,99 i ja po tym minus 30% zapłaciłam 4,19. O, ostatnia pozycja, będziecie widzieć, 4,19. To zobaczcie, ja na taką bluzkę pracuję 15 minut. I ponieważ tu dojrzałam, że jest polska cena, to aż spróbowałam odkleić i zobaczcie. Ja wam po prostu powiem bez komentarza. 58 zł, kochane panie, musicie za taką bluzkę zapłacić. W życiu bym nie zapłaciła nawet 30 euro za taką bluzkę. Wy pracujecie pół dnia. Czy ta bluzka jest warta tego, żeby zapłacić za nią prawie 60 zł? Nie, ona jest zwykła, jest normalna, nie gotuje, nie pierze, nie ma żadnych fajerwerków. Zwykła bluzka, 4 euro, super cena. No, i to jest piękna bluzka za 4 euro, ale za prawie 60 zł, czy nawet po tych promocjach, jakbyście musiały, nie wiem, 40 czy ileś zapłacić, to jest okropna cena. Współczuję wam bardzo. Także pierwszą bluzkę mamy załatwioną. Teraz następną. W ogóle kupiłam mnóstwo tych ciuchów, także będę się starała szybko kręcić, żebyście wszystko zobaczyły, moje miłe panie. Musiałam zmienić wieszak, bo tamten mi coś nie pasował. Druga bluzka. No zwykła, normalna, jak to się mówi, z przodu to jest taki przód. Natomiast ona ma fajny tył. Uwaga, żeby mi nie spadł znowu z wieszaka. Takie. O. Oje. Nie poradzę sobie. Matko. Przepraszam was. Muszę jednak pauzować, bo widzę tragedia. Przepraszam was. Myślałam, że uda mi się szybko. No to widzicie co, przetrzymałam was. Tył jest taki, jest bardzo fajny, bardzo ładnie się układa. Była jeszcze druga, taka jasna, kremowa, w czerwone kwiaty, ale nie było mojego rozmiaru. Aczkolwiek postaram się dzisiaj syna wyciągnąć, bo widziałam Fortnite, tam były i bluzy, i t-shirty. Fortnite, Minecraft, normalnie kosztują 20 euro, dzisiaj były na 10 euro, no i minus 30% to 7 euro. Czyli tak naprawdę w cenie jednego t-shirtu czy pulowa mam 3 sztuki, słuchajcie, no i muszę tego małego wyciągnąć, bo on to uwielbia. I teraz co? Cena, kochani moi, 3,99, czyli ja zapłaciłam 2,79. No, kochani moi, zapłaciłam 2,79, niecałe 3 euro, zobaczcie, czyli ja mogę sobie chyba 6 takich bluzek kupić za godzinę pracy. A nowa cena była 8 euro. Chyba za 8 euro bym jej nie kupiła. Nie, raczej nie. Ale nowa za 2,79 to ona jest przepiękna. Natomiast słuchajcie, w Polsce ile musielibyście zapłacić? 35 zł. Katastrofa. Po prostu powiem krótko. Czyli 3 bluzki na dzień, tak? A ja 6 bluzek na godzinę. I mamy kolejną bluzkę, ja ją widzę przez kamerę telefonu jako róż z białym, natomiast ona jest taki ładny czerwień z białym, zupełnie inny kolor, nie wiem jak będziecie widzieć na tym.
Tu mi się nie udało tego schować, to są takie troczki. To jest charakterystyczka wszystkich ubrań z NKD od tej Laury Torelli. Ona zawsze doszywa troczki i tak jeden troczek się... Okej, już mam. Także znowu była katastrofa. Te troczki się przewiesza z jednej, z drugiej strony, krzyżuje na wieszak. Ona po prostu w sklepie nie spada, zawsze wisi na swoim miejscu. I teraz co, kochani? Cena 5,99, w Polsce 35 euro znowu mieliśmy, czyli 5,99, ja zapłaciłam 4,19. Dziękuję, bez komentarza. To jest, tak jak mówię, znowu zwykła bawełna, zwykła bluzka, nic specjalnego, ale za 4,19 ja bardzo chętnie ją kupię. I kolejna bluzka, jak widzicie, kołnierzyk. Ja tutaj nie zapinałam wszystkich guzików, bo za dużo czasu. To jest, można powiedzieć, bez rękawów, tak, takie opadające lekko ramionczko z pagonami. Tutaj w pasie jest ściągana sznurkiem. Ona jest z takich dłuższych bluzek, bardzo fajnie leży, taka kobieca jest, tak, podkreślająca kobietę kształty, kobiece kształty, bardzo ładnie, podoba mi się, o, nawet kieszonki są, myślałam, że to jest imitacja, ale nieważne. Natomiast tak jak mówię, nie sugerujcie się tym, że ona mi się podoba, bo ona nie musi się podobać, tylko chodzi, no, jak zwykle, o cenę. I teraz tak. Polska cena jest 58 zł, ona tu kosztowała 7,99, więc była najdroższa, czyli ja za nią zapłaciłam 5,59, kochane moje panie. I to jest tak, 4 bluzki, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz wam pokażę, a to już widzicie cenę, 16 euro 76 centów, czy wy to widzicie? Za 4 bluzki, po 4 euro z kawałkiem, 4,20 wyniosła mnie średnio jedna bluzka. I to był drugi taki zakup, bo pierwszy zrobiłam wcześniej i wychodząc ze sklepu dojrzałam te bluzki i poszłam, włożyłam do samochodu pierwsze ciuchy i te bluzki doszłam jeszcze raz, kupiłam te 4. Także teraz wam pokażę, będą dużo spodni tam kupiłam. Moje kochane, urocze panie, przepraszam was bardzo, bo nie mogę znaleźć odpowiedniego wieszaka. Już chcę sobie wziąć rachunek, jak zwykle. Jak zwykle jestem nieprzygotowana. To są takie bawełniane, ta bawełna jest troszeczkę grubsza, taka jak są dżinsy czasami. I to jest kolor taki żółto-cytrynowy. I teraz zobaczcie. 9,99 cena. One nieładnie wiszą, bo ja nie mogę znaleźć odpowiedniego tego wieszaka. I teraz szukamy spodnie. 9,99 to mamy jako raz, dwa, trzecia pozycja. 6,99, słuchajcie, za spodnie zapłaciłam. Zwykłe, normalne spodnie, no ale kupcie gdzieś za 7 euro, tak, spodnie. Proszę bardzo, no mówię, ja je brzydko powiesiłam, nie patrzcie na to, dlatego patrzcie na jedną stronę tylko. Słuchajcie, i wykonanie jest porządne, to nie jest jakieś takie chamskie. To jest też znowu ta Laura Toler, tak. Tak, to jest wszystko od tej Laury Torelli, tak? Nie widzę, słuchajcie. Nie wiem, nie widzę, przepraszam was, musiałabym to zdjąć, jest za daleko, jest, no. Następne spodnie. Okej, ze spodniami jest totalna katastrofa, nie mogę nagrać. Także widzimy kolejne spodnie, 9,99. Czyli znowu ja za nie zapłaciłam 6,99. Takie po prostu przerzuciłam. No i normalne, zwykłe, zupełnie spodnie. I to jest taki sam materiał jak tamten, taki jakby jeansowe, coś takiego. Znacie to, kochane, moje na pewno, bo to zawsze takie są. I to jest taki jasny, ale bardzo brudny róż. Taki to jest kolor. Kolejne, trzecie spodnie. One mają ten kolor taki, jak widzicie, tylko że ciemniejszy są.
I w takie czarne jakieś tam motylki, coś, no nieważne w co one są. I znowu jest 9,99 cena. Polska jest zaklejona, zaraz postaramy się odkleić. Czyli znowu ja 6,99 zapłaciłam. O, odkleiłam, udało mi się. 71 zł to chyba nie jest wysoka cena jak na spodnie w Polsce. Nie wiem, kochane moje, napiszcie mi. Zaraz sprawdzę i Wam powiem, już nie będę pokazywać, nagrywać, jak pozostałe pary spodni są w cenie polskiej przeliczone. Wszystkie tamte spodnie kosztowały 70,99 zł. I ostatnie spodnie, jakie kupiłam, to jest taka imitacja zamszu. One są bez, to jest imitacja tego, one są tutaj po prostu na sznurek, to są takie jogging hose, ale są grube i na zimę, na spacery będę miała, znaczy na zimę, na jesień, bo na zimę to umówmy się, żeby tutaj chodzić, to muszę kalesony założyć, spodnie, znaczy no zakładam takie te termo spodnie, które są, ja to nazywam kalesony, termo spodnie. I potem jeszcze takie te termo właśnie na śnieg, deszcz, wiatr i minusową temperaturę i tak się chodzi, no inaczej by się nie spacerowało po lesie i buty to te rakiety śnieżne trzeba mieć, no bo też w butach się nie przejdzie. Zwykłe takie jakby kalosze zimowe na misiu i te rakiety do tego zakładane. Coś takiego, no tak się u nas spaceruje, no bo mamy śnieg, mamy zimno, duże opady śniegu, czasami jest i 3, i 5 metrów śniegu, także u nas troszeczkę inaczej się ubiera, nie elegancko, także te spodnie to będę miała na jesień i tutaj akurat cena była w Polsce 90 zł za te spodnie jogging hose i 9,99 i znowu ja zapłaciłam 6,99 i jeszcze dwie bluzki tylko zostały i jedziemy. Ja kiedyś Wam pokazywałam, ostatnio kupiłam taką żółtą w coś, a dzisiaj była różowa taka, jakieś motylki, ważki to są chyba, nieważne, ale ona bardzo taka kobieca jest, bardzo ładna, moim kolegom z pracy się podoba taki krój, więc sobie dwie jeszcze dzisiaj to kupiłam. Nie no, żartuję, ona jest przewiewna i ładna. No Boże kochany, nie oszukujmy, no lubimy się dobrze czuć kobiety, tak? No każda z nas lubi, jak tam ktoś powłóczyste spojrzenie za nami pośle i tak dalej, uśmiechnie się ładnie, coś tam miłego powie. To jest chyba normalne, jesteśmy próżne, jesteśmy kobietami. I teraz mamy, to nie była ta czerwona cena, natomiast i nie było od tego, dlatego minus 30% i to jest normalną cenę, ja zapłaciłam 5,99 chyba. Tak, bo w Austrii, zobaczcie, to są dwie pierwsze ceny, to są w euro, oho, oho. Dobra. Dwie pierwsze ceny są w euro. W Niemczech kosztuje 5,99, a w Austrii i w Italii kosztuje 6,49, a w Polsce 26 zł. Hrywny to nie wiem gdzie są i korony czeskie to już w ogóle odleciana cena. Hrywna to chyba w Chorwacji jest. Chyba tak. I to taką sobie kupiłam. I znowu jest ten sam krój, tylko w granacie. To jest granat, taki fioletowy granat. To jest ten, o tutaj chyba bardzo dobrze widać przy cenie, jak zrobiłam takie ujęcie i to jest ta sama cena. I teraz zobaczmy, ile za to wszystko zapłaciłam. To mamy, moi kochani, na jednym rachunku, tam gdzie były te cztery pary spodni i dwie bluzki, zapłaciłam 40 euro, a na drugim zapłaciłam 16, no prawie 17 euro, tak? 40, czyli 57 euro za 4 pary spodni i 6 bluzek. Tyle zapłaciłam. No po prostu, jak dla mnie, rewelacyjna cena. Nie wiem, czy dla Was też będzie rewelacyjna cena. Napiszcie mi, kochani, w komentarzach, co sądzicie o tej cenie za tyle ubrań. I jeszcze wstąpiłam do sklepu obok, do Normy. I kupiłam znowu kolejne opakowanie kaszy gryczanej. Zawsze się Wam żaliłam, że nie mamy kaszy gryczanej. I znowu ona jest niepalona. Hania jak mnie pouczyła. I to jest duże opakowanie. Bio to jest kilogramowe chyba opakowanie.
Fiu, fiu, fiu. Muszę sobie odwrócić. Kilo 200. Patrzcie, kilo 200 kaszy gryczanej i teraz Wam pokażę cenę. 3,99. Bio ona jest. Słuchajcie, to jest niesamowita cena za kaszę gryczaną, bo pamiętacie, że myśmy kupili ostatnio kaszę gryczaną po niecałe 3 euro, ale za pół kilo, a tu ja mam kilo 200. Niestety była tylko jedna jedyna, ale mam nadzieję, że jak ludzie będą kupować, no to zaczną sprowadzać i ona będzie częściej. Bo to była po prostu taka z gazetki, że ona właśnie jest teraz w tym tygodniu. Od wczoraj miała być, no to dzisiaj, od środy, to dzisiaj wzięłam ostatnią. Zapraszam do komentowania. Piszcie mi, kochane moje, co Wy kupujecie i jakie ceny płacicie, jak to u Was wygląda. Jak pokupuję moim panom ubrania, postaram się jutro z ich wziąć, to też oczywiście Wam nagram i pokażę, bo też macie synów, macie wnuki, macie mężów, więc też sobie zobaczycie, jakie tu są ceny i jakie tu są ciuchy. I jeszcze, ponieważ część z Was mieszka w Niemczech, to jeszcze tak powiem, NKD na pierwszy rzut oka wydaje się, że tam są ciuchy babcine. Przepraszam, że tak powiem, ale ja pierwszy raz jak oko rzuciłam po przyjeździe do Niemiec, o, to jest dla takich 70-80-letnich pań. Tak, według mnie sporo wzorów jest właśnie takich babcinych. Znaczy nie wzorów bluzki, tylko wzorów materiału. Ale między tymi babcinymi te 10-20% zdarza się, może i więcej, zdarza się właśnie takich, jakie widzicie. One są wesołe kolory, oko cieszące i są fajne. Zwykłe t-shirty były tam w tym NKD dzisiaj chyba po 3,99 czy po 2,99 i znowu minus 30%. No ale już nie chciałam tyle brać, bo już się z tym nie mieściłam. I jeszcze, moi kochani, dostałam prospekt z NKD i szukają sprzedawcy. Tam, gdzie kupowałam, sprzedają i szukają i sprzedawcy, i takiego menadżera w ogóle z tej filii. I tam, gdzie kupowałam w Normie z kolei tą kaszę gryczaną, też szukają sprzedawców na częściowy etat bądź na taki mini job. To jest, możesz zarobić 450 euro maksymalnie miesięcznie, ale nie płacisz podatków, nie płacisz AOK-u, no tych kas chorych, nic nie płacisz. Po prostu całe brutto to jest twoje netto. I było napisane, że od 12,50, więc umówmy się, jak ktoś nie pracował w sklepie nigdy, no to dostanie tą najniższą, czyli 12,50. Ale wiecie co? To nie jest jak w polskim sklepie, że siedzisz w markecie na kasie w pampersie, bo nie wolno Ci wyjść. Te panie to na chwilę przychodzą, przynajmniej u nas jest tak, do kasy, żeby obsłużyć kilku klientów i wychodzą. I kasa sobie jest sama, jedna. Jedna jest tylko kasa u nas zawsze czynna. I mówię, panie są gdzieś tam na sklepie, na zapleczu. Krzyknie czasami, że przyjdę za chwilę, wszyscy patrzą, w ogóle kein problem. I stoimy 5-10 minut, czekamy, pani przyjdzie, obsłuży kolejkę i znowu sobie wychodzi z kasy, słuchajcie. Fakt, że i towar trzeba obsłużyć, ale jeżeli jest niewielki ruch, to i niewiele tego towaru jest. To nie jest ciężka praca, tyle, że na przykład w soboty jest, że do 20 trzeba, tak, że masz do czynienia z pieniędzmi, więc musisz dobrze wydać, dobrze przyjąć pieniądze, no to jest taka odpowiedzialność. Natomiast uważam 12,50 w sklepie, to kochane moje, na pewno jak ja bym szukała pracy, to z pocałowaniem w rękę bym wzięła. Pani do sprzątania szpitala u nas w gminie też jest poszukiwana. Powiem Wam, ja byłam ostatnio w szpitalu, widziałam, wszystko jest na luzie, wszystko jest powoli, te panie więcej chodzą niż one tam sprzątają. Też jest poszukiwana. Jest praca, jak ktoś z Was chce przyjeżdżać, pracy jest naprawdę w Niemczech i nadal się opłaci i zawsze będzie się opłacić, jak widzicie po tych cenach. Dziękuję Wam ślicznie, moi kochani, za uwagę. Jeszcze raz Was trochę chyba podrażnię i pokażę, ile zapłaciłam za te ciuszki wszystkie. Trzymajcie się zdrowiutko, cieplutko i do następnego razu. Pa, pa!